A no, cześć, cześć, ale my mamy dzisiaj deszcz. O, jaki rym na dzień dobry. No to cześć, cześć, jaki mamy dzisiaj deszcz. Przyszła do nas taka jesień. Dzisiaj szliśmy z parasolami, kurtkami, kapturami do szkoły. I zaraz tam idę. Przed chwilą umyłam, wykąpałam się, umyłam włosy, wysuszyłam. Użyłam dzisiaj takiej odżywki. Bez spłukiwania to jest humektantowa gruszka, odżywka bez spłukiwania. I tutaj jest nawilża, wygładza, zabezpiecza przed łamaniem, a także poprawia ich elastyczność i zmniejsza puszenie się włosów. Lekka formuła jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów porowatości włosów. Pomaga zdefiniować fale i loki. A ja tak suszyłam, wiecie, żeby trochę podprostować. No, bardzo ładnie pachniała ta odżywka. No teraz nie czuję, bo już się przyzwyczaiłam do tego zapachu. No i użyłam, żeby właśnie, no bo pogoda jest jaka jest, więc wzięłam tą odżywkę bez spłukiwania, żeby po prostu jakoś te włosy tam, no, sobie trochę poradziły z tymi warunkami pogodowymi, które są niezbyt sprzyjające dzisiaj. No i idziemy zaraz z Krzyśkiem, znaczy Krzysiek chyba też idzie, idziemy zaraz do szkoły na drugą, jest godzina 12:20, ja teraz Wam zmontowałam vloga, w którym Wam opowiadam, że na następny dzień będę się wybierać na nasze forum Kobiety Świadomej. Wy już wiecie jak było, ale to ja nagrywałam jeszcze przed wydarzeniem, no. No, także zmontowałam Wam tego vloga, właśnie go Wam zaraz wypuszczę. No i się teraz się szykuję po prostu. No jestem jeszcze w szlafroczku, tutaj piję sobie kawusie, włosy już sobie wysuszyłam. No i będziemy szli, bo jest w szkole dzisiaj organizowany Macmillan Cafe. To jest ta organizacja, która co roku organizuje w różnych sklepach, szkołach i różnych miejscach publicznych. To, co Wam rok temu mówiłam. Pije się kawę, je się ciacho i wszystkie pieniądze zebrane z tej akcji, za te ciacha i kawy, są przeznaczane dla osób chorych na raka. A więc akcja fajna, już to kiedyś mówiłam, podkreślałam. To tak dla przypomnienia, dla tych, którzy tego jeszcze nie wiedzą, to jest ogólnokrajowa akcja, której jestem zwolennikiem, więc bardzo chętnie wybiorę się do tej szkoły, mimo tej pogody. Bardzo chętnie wybiorę się do tej szkoły, na tą kawusię. Co jeszcze? Wiem, co jeszcze. Ostatnio Wam tego scrunchies nagadałam. Wyprodukowałam nowe scrunchies, takie one są srebrne. O. I teraz ja sobie postanowiłam, to jest akurat mój egzemplarz osobisty, jest jeszcze 14 egzemplarzy, czyli 7 zestawów dla Was i właśnie sobie tak wymyśliłam, że aby zapobiec brakom w moim sklepie, to znaczy brakom, zaległościom, po prostu co uszyję, robię od razu zdjęcie i robię ofertę. Tak, wiecie, do 2 dni, bo już za 2 dni to już kolejne produkty się produkują i się później tym wszystkim zasypuje i w rezultacie tego nie robię. Także jak Wy widzicie teraz już tą tutaj gumeczkę, to ona jest już dostępna w moim sklepie i ja Wam na dole oczywiście zostawiam link bezpośrednio do oferty z tą właśnie, z tym zestawem scrunchies. Zapraszam. Jeśli chodzi o wysyłkę, to wysyłam no, głównie do Wielkiej, no, przesyłka na terenie Wielkiej Brytanii. Do Polski też jestem w stanie wysłać, no ale taki zestaw kosztuje 5 funtów. No to nie jest tak 25 zł, to nie jest dużo za taki zestaw. A zawsze mi się tak dużo wydawało te produkty. No ale w Polsce to scrunchies jeszcze więcej chyba kosztują. No więc jakby coś to 25 zł też jestem w stanie przesłać, tylko ta przesyłka po prostu będzie droższa, bo chyba około 7 funtów, więc tutaj przesyłka by była droga, no. Jak wysyłałam do Polski, no to tak, no. Trzeba to sobie liczyć, no ale jak komuś bardzo zależy, no to jasne, że tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli chodzi o przesyłkę na terenie Wielkiej Brytanii, ja to wysyłam przez Royal Mail, czyli przez naszą państwową pocztę. No i to jest tam
Ja Wam dopiszę cenę, bo muszę zważyć najpierw taki zestaw i zobaczyć, ile przesyłka waży, i wtedy ja tam to wpisuję i mi wyskakuje cena za przesyłkę, ale do 3 funtów przesyłka. A jeśli chodzi o osoby, które mnie znają, które są na miejscu, to mogę osobiście dostarczyć. Po prostu ci, którzy chcą wysyłkę, niech zamawiają bezpośrednio z tego linka, bezpośrednio na stronie internetowej. Po prostu dostaję zamówienie, idę na pocztę, wysyłam. No i za jakieś 2 dni to macie. Natomiast jeśli chcecie jakoś odebrać osobiście, albo się znamy po prostu, gdzieś niedaleko mieszkacie, tutaj w okolicy. No ja mieszkam w okolicy Newcastle, dla tych, którzy nie wiedzą. Teren Newcastle i wszystkie obrzeża jestem w stanie Wam podrzucić taki zestaw. No to wtedy się odezwijcie do mnie bezpośrednio. Osoby, które mnie znają, to gdzieś na Facebooku, w Messengerze, czy na jakimś WhatsAppie, kto ma, czy SMS-em, czy czymkolwiek. Natomiast możecie też pisać na tego maila, który jest podany tutaj, przypięty do kanału, w opisie kanału. Tam jest napisany mail. Jak on się nazywa? Chyba Aleksandra Pawo małpa@gmail.com. No, to jest chyba adres tego. Ja wam tutaj też napiszę. No, to tam też możecie składać zamówienia. Czemu nie? No. No i tak to. Piję tą kawę. Kwiatka ostatnio uratowaliśmy. Pokażę wam. Tylko się nie przestraszcie, bo to jest naprawdę uratowany kwiatek i on naprawdę dużo gorzej wyglądał, a już wygląda przepięknie. On był cały tak na sam dół klapnięty, bo on tutaj był na parapecie był ustawiony i po prostu za ciepło mu tam było i on cały oklapł. Mimo że my go podlewaliśmy, to on cały tak po prostu opadł. On był dosłownie tak leżał. I go przestawiliśmy na ławę, na stół i on po prostu sobie 2-3 dni i on już tak pięknie sobie stoi. Tutaj ma troszkę popalone czy po prostu wyschnięte te liście, ale już naprawdę wygląda rewelacyjnie w porównaniu z tym, jaka to była bida jeszcze 2 dni temu. To kwiatek będzie żył, został uratowany, tym razem nie uśmiercony, a uratowany. Także jestem bardzo dumna. O czym jeszcze mogłabym Wam opowiedzieć? No ja w szkole nie będę nagrywać dzisiaj, bo w szkole się nie nagrywa. Chyba że może jakiś kawałek ciacha Wam nagram. Nie wiem, nie wiem. Nie traktuję tego jako materiał do nagrywania akurat. No. Nie wiem, w co się ubrać, bo nie mam pomysłu na ten deszcz. Nie wiem, czy jak będziemy szli, to czy będzie lało, czy nie. Wow. Słyszeliście to? Widzieliście pana? Przyszły gumki do scrunchies. Dajcie mi sekundę. Są gumki do scrunchies. Zamówiłam 15 metrów. Mamy. Super. Fajnie, bo to jest szerokość 1 cm. One są dużo fajniej się wtedy te scrunchies zachowują. Zamawiałam przez eBaya. Przesyłka szła gdzieś tutaj z Wielkiej Brytanii. Więc będziemy produkować więcej scrunchies. Ja tu kawę piję i żegnam się z Wami, bo już nie wiem, co mam Wam gadać. No. No i w sumie tyle. Do następnego. Ujęcia, wejścia na kamerę. No. Bo to jeszcze nie będzie koniec blogu. Blogu. Dobra, idę. No i dobrze, zdecydowałam się. Czekajcie, pokażę Wam. Mam nadzieję, że było widać. No, pod spodem mam tylko bluzkę na ramionczkach. Mam ten sweterek i na to moją już po prostu wszędobylską narzutkę. Ona jest tak wspaniała. Ja ją kiedyś kupiłam tak zupełnie z przypadku. Mówię, muszę ją mieć, jak tylko na nią ją zobaczyłam. I wiecie co, ja już w niej chyba drugi rok chodzę. I ona się sprawdza wiosną, latem, jesienią i zimą, więc więc bardzo uniwersalny zakup, bardzo trafiony zakup i
No ja ją uwielbiam, ja ją uwielbiam. Pada! A bo ja tego w ogóle to idę sama. Idę sama, bo Krzysiek musiał jechać do Newcastle, coś tam załatwić. I idę sama. Miucha. Kapie na głowę. Jesień. Tak wygląda jesień w UK. Ale wiecie co? Takiego dnia to jeszcze nie było w tym roku. Oj nie. A teraz mi ciepło. Przed chwilą mi było zimno, teraz mi jest ciepło. No ja nie wiem. Fajnie to wygląda, nie? Normalnie tak mi włosy latają i parasol mi lata. Jestem ciekawa, jak on długo jeszcze wytrzyma, bo... Poprzedni parasol miałam lepszy, ale zostawiłam w agencji pracy, jak byłam z Krzyśkiem kiedyś tam. No. No i mój parasol stary się zdematerializował. I... No i tak na szybko kiedyś tam kupiłam, gdzieś nie pamiętam gdzie, kupiłam następny. Ojejku. On jest taki lichy. No ale dobra, póki działa, to z nim chodzę. Walczymy z konsumpcjonizmem. Póki działa, używamy. O! Dobra, idę! Ja cię! Mokro. Umyłam dzisiaj włosy szamponem dalej tym, stawiam wam zdjęcie, czyli tym szamponem do włosów przetłuszczających się i już go dzisiaj wykończyłam, wyzerowałam. Użyłam odżywkę nawilżający bez tyratak, poczytamy, bo ja chciałam coś lżejszego, czekajcie. Twoje włosy są suche, szorstkie i matowe, to znak, że brakuje im nawilżenia. Odżywka zawiera 5 aktywnych składników, które utrzymują wodę wewnątrz włosa. Moc humektantów zawartych w odżywce sprawi, że włosy będą dobrze nawilżone, lśniące, gładkie i sprężyste. No i tu jest każda porowatość. Przy każdej porowatości zalecane. To była odżywka ze spłukiwaniem. No i teraz tak, chciałam je troszkę... Na pewno chciałam ze spłukiwaniem i na pewno nie chciałam nic za ciężkiego, czyli na przykład emolientowej, ponieważ ponieważ trochę miałam włosy jakby przeciążone, ale to dlatego, że one wczoraj dostały ładnie w kość, gdyż ja wczoraj myłam te włosy. Oj, to no niedobrze. No, tylko że tak, ja wczoraj umyłam włosy. No tak, wczoraj umyłam włosy rano. Znaczy rano, no tak przed południem. I później poszłam na ten Macmillan Cafe i one mi 3 razy zdążyły zmoknąć tego dnia, więc naprawdę dostały ładnie w kość i one dzisiaj po prostu już nie były ładne. A ja jutro jadę do Gosford, no i chcę wyglądać świeżo i zadbanie, to jest oczywiste. Dobra, starczy tych info, ja się wam nie pokażę, bo ja jestem w ręczniku, ja się teraz kąpałam. No. No i rano zobaczymy, jaki będzie efekt. Ja teraz, wiecie, testuję te odżywki i czemu miałabym się z wami nie podzielić efektami? Ogólnie jestem spokojnie. No wiadomo, że trzeba trochę dłużej używać konkretnej odżywki, żeby zauważyć efekt długotrwały. Ale jeżeli te włosy po tych odżywkach są fajne, no i później fajnie zaobserwować, jak się zachowują. No już wiem na przykład, że tamta odżywka, co wczoraj użyłam bez spłukiwania, była spoko, ale no niestety deszcz zrobił swoje, że te włosy były jakie były już dzisiaj. No, że trzeba było je umyć. No, dzień dobry, dzień dobry. No i przyszła ta sobota pracująca. Słyszycie w tle na pewno walizkę,
która jeszcze jakoś ledwo, ledwo. Ale zipie. No, nie, włosy są super po tej odżywce. Lepsze niż po tamtej chyba. Tyle, że no, trudno mi stwierdzić właśnie ze względu głównie na to, że wtedy padał deszcz. No. Idę na przystanuś. W ogóle dzisiaj jestem halloweenowa. W ogóle szalik sobie założyłam. O, halloweenowa jestem. I... ciężko tak. I dzisiaj wystawiam Halloween na stół. Jejku, okazało się, że mam tyle scrunchies. Tak szukałam po całym domu, sobie myślę, parę scrunchies gdzieś powinno być halloweenowych. Jak odkryłam, ile ja tych scrunchies mam. No, myślę, dobra. Nie mogę wam ulicy pokazać, na której mieszkam, dlatego tak zasłoniłam. Jak mi gdzieś tam w kamerze wyjdzie, w kamerze, w nagraniu, to będę musiała przykrywać znowu, a mi się nie chce tego robić. Dobra. Idę, ale z tym szalikiem to nieźle odwaliłam, co? Ale dobrze, lepiej nosić niż się prosić, moi rodzice tak zawsze mówili. Więc tego się trzymam, kurde, kolczyków zapomniałam założyć. Ale dobra. Ważne, że cytrynek mam na sobie. Dobra, kończę, bo się spóźnię na ten autobus, nawet już późniejszy. I tak jak mówiłam, tak zrobiłam, mamy Halloween. Mamy scrunchie. I tak. Nawet fartuszek dzisiaj wystawiłam. Tutaj mamy po staremu. A tutaj mamy znowu Wiktorii stoisko. Gdzie masz te kartki christmasowe? Okej. No więc jakby ktoś chciał kartkę na święta, no to Wiktoria je sama stworzyła.